Piotrek, powiedz, jak wygląda teraz twoje życie, jak się układa? Moje życie układa się bardzo dobrze, jak zwykle. Zawsze się dobrze układało, dlatego tak musi zostać. A jak twoja kariera muzyczna? Pracujemy teraz nad materiałem. Będziemy nagrywać płytę, tak jak to mówiłem. Trochę to się przedłużyło ze względu na studia, ze względu na jakieś moje sprawy osobiste. Natomiast jesteśmy dalej w trakcie, zbieramy materiał, będziemy działać. No dobrze, a powiedz, czy chcesz być celebrytą? Czy ja chcę być celebrytą? To się w Polsce bardzo źle kojarzy, więc celebrytą może nie, ale chciałem być postrzegany jako osoba, która robi coś fajnego i która ma duże wsparcie od ludzi. Ale muszę o to zapytać. Nie wymienimy imienia pewnego, ale powiem, zapytam tak. Czy twoja rodzina to jest dla ciebie obciążenie, czy wsparcie? Cała przeszłość, powiedzmy. Nie chcę mówić na ten temat, bo wiem, do czego bijesz i ten temat dla mnie jest zamknięty. Ja z moją stroną rodziny, moja babcia, mój dziadek, moja mama. Ale nie o to mi chodzi, wiesz co? Ale wsparcie. Natomiast od reszty rodziny dalej sytuacja jest niezmienna. To jest sytuacja... Ale wiesz, nie chodzi mi... Jest obciążeniem, tak. To, co pytasz, jest obciążeniem. Jest obciążeniem. Tak. Ale wiesz, czy nazwisko twojego taty na przykład ci jakoś pomaga, bo wiesz, to była osobowość, prawda? Mhm. To był człowiek wybitny, który napisał wiele, wiele znanych piosenek. Czy to jakoś pomaga, czy przeszkadza? Czy wiesz co, nazwisko mojego na pewno pomaga, bo przez to ludzie kojarzą mnie, tak? Ze światem show biznesu, z muzyką i tak dalej. Natomiast po sytuacjach, które się ostatnio wydarzyły, czasami to przeszkadza. A tata z kolei stawia bardzo wysoko poprzeczkę, tak? Do której ja absolutnie będę starał się jakoś dobić. Zobaczymy, czy mi się to uda, no. Dobrze, no ale powiedz mi o coś jeszcze o swojej twórczości, ponieważ wiem, że był jakiś singiel, jedna piosenka, która była w internecie na przykład. I co dalej? Wiesz, no co dalej? No będziemy nagrywać kolejne piosenki, kolejne single. Będziemy je teraz intensywniej promować, bo ja w tej chwili nie miałem na to czasu po prostu, tak? Ja odpuściłem bardzo temat, bo musiałem się skupić na studiach, na życiu osobistym, tak? Na pewnych sprawach, które były dla mnie bardzo istotne. Dlatego troszeczkę postawiłem temat muzyki, odłożyłem go w czasie po prostu, bo nie odstawiłem go na drugi plan, ale odstawiłem to trochę w czasie, bo tak naprawdę nic się przez to nie stanie, a ja mogłem załatwić sprawy, na których mi bardzo zależało. Ale rozumiem, że chcesz być raperem. Tak, zdecydowanie tak.